To jest wielki finał! W dzisiejszym odcinku kontynuacja największego piłkarskiego konkursu w Polsce, który odbył się w Warszawie. W poprzednim filmie widzieliście, jak widzowie wygrywali meczowe korki Neymara i Komana. Dzisiaj zadaniem widzów będzie ponowne strzelanie goli w płachcie nagród. Oprócz tego zobaczycie strzały X-Flesza i Dawida oraz na końcu odbędzie się pokazowy mecz youtuberzy kontra dziennikarzy. Zasady są bardzo proste. Jak widz trafi w lewe okienko, to wygrywa korki Neymara o wartości 900 zł. Jeśli widz trafi w prawe okienko, to wygrywa korki Komana, których wartość to również 900 zł. Natomiast jeśli widz trafi w dolne otwory, to może wybrać prezent, w których znajdują się nagrody rzeczowe nawet o wartości 600 zł. Zaczynamy strzelanie. I strzelamy. Korki Komana były blisko, ale oglądaj film koniecznie do końca i zobacz, czy ten widz wygra korki. Piąteczka! I mamy prezent! Doczekaliśmy się. Teraz wybierze jeden z 8 małych prezentów. Daj znać, który prezent wybierasz i zabierzesz sam do domu. Do wyboru, do koloru. Ten dół. Zobaczmy, co znajduje się w środku. Bidon Pumy. Koszulka Pumy treningowa. Ale to nie koniec. Mamy tak samo plecak Pumy. Oczywiście z kodem Questek macie 7% zniżki w sklepie piłkarskim Ergol. To ląduje w twoje ręce. Brawo! Czas na kolejne strzały, a teraz nasz gość specjalny. Yes. Mamy Dawida. Gościej! Wy tylko teraz jak bramkę nie trafisz, to jest koniec, nie? Dobra, to nie było. Był blisko, ale czy trafi i wygra korki? Zobaczmy. Aj, dzięki stary. Oczywiście do Dawida wpadajcie na Insta, na TikToka, tam też działa, na YouTube są też. Piona zbita i czas na haczyka. Ciężkie. Potrenuj i przyjdź za rok. Ciężkie. Przechodzimy do kolejnych uderzeń. W pierwszej rozdaliśmy sporo nagród, więc mam nadzieję, że zaraz też zaczniemy trafiać. I sam ultra! Tak to się robi! Gratulacje. Jakoś na imię? Brawo dla Kuby! Ma jeszcze jedno uderzenie. Takim oto sposobem wygrywasz Puma Ultra Komana. Trafiają w twoje ręce, podobają ci się? Bardzo. Jaki masz rozmiar? 44. No to ciśniemy w takim razie po twoje koreczki i zaraz tobie dajemy. Brawo jeszcze raz! Korki w rozmiarze 44 trafiają w twoje ręce, zabierasz się do domu. Graty stary, znakomite uderzenie. Zostawcie dla niego łapę w górę, bo się należy. Jak wbijecie 5000 łapek w górę, to zrobimy odcinek, w którym będziecie rywalizować o najnowsze korki Neymara. Kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole, jeśli chcecie wziąć udział w takim filmie. A teraz czas na X-Flesha. X-Flesh w swoim stylu, nie technicznie, mocno! Nic z tego, to nie jest. Dzięki stary, to się zmontuje. X-Flesh, brawo! Brawo dla niego! Zmontujemy! A teraz koniecznie zobaczcie strzał tego 7-latka. Futury na nogach, warto to zaznaczyć, może one przynoszą szczęścia. Ja! Piąteczka, jak masz imię? Brawo dla Kacpra, to było dobre uderzenie! Jest prezent! Tak to się robi. Najlepsze jest to, że jeszcze nie strzelałeś. Tata trafił, ale masz już prezent. Który zgarniasz? Ten? Dobra. Bidon Pumy, proszę bardzo. I mamy także spodnie dresowe Pumy w kolaboracji z Neymarem. Oczywiście rozmiar do wymiany. I brawo tutaj dla taty. Czy ten widz wygra korki o wartości 900 zł? Zobaczmy. Ja. Bardzo blisko, drugi strzał. Piąteczka. Szkoda, co? Brawo dla Błażeja, dobre uderzenie! Czekamy cały czas na osobę, która trafi jeszcze futury. Czy ktoś to będzie? Dajcie znać w komentarzu. Ależ to był strzał! Ale to nie jest koniec. Masz jeszcze drugie uderzenie. Jest szansa wygrać korki. Czy trafisz? Zobaczmy. A teraz musicie zobaczyć, co zrobił ten ziomek. Ma jeszcze jeden strzał. Czy trafi w korki? Zobaczmy. I są ultra! Brawo!
Umówmy się, strzał był idealny, precyzyjny, mocny, wpadł do bramki, gratulacje. I takim oto sposobem wygrywasz meczowe korki Puma Ultra, w który gra Coman, znakomity piłkarz Bayernu Monachium, one lądują w twoje ręce. No i brawo! Dajcie wielkie brawa! Wizyty ma już dostępne najnowsze korki. Oczywiście w sklepie piłkarskim Ergol są już też dostępne. Z kodem kłesek macie 7% zniżki. Ale możesz trafić sobie drugą parkę, wiesz. Jedne w poniedziałek, drugie we wtorek. Okej, okay, drugi strzał. Aj, piąteczka. Niewiele brakowało, otwieralibyśmy kolejny prezent. Brawa, 133. I jest prezent! W samej końcówce! To jest to, ale jeszcze drugie uderzenie. Piąteczka? Jak masz na imię? Bartek. Brawo dla Bartka! Który prezent wybierasz? Jest piłka Pumy, można pokazać nam do kamery, proszę bardzo. I uwaga, masz tutaj jeszcze treningowa koszulka Pumy. Ona także trafia w twoje ręce. Gratulacje, znakomite uderzenie. I teraz czas na mecz pokazowy. YouTuberzy kontra dziennikarze. To spotkanie niesie ze sobą cel charytatywny. Gramy dla Olka, zbieramy pieniążki i w opisie macie link do rzutki. Zapraszam. Mamy pierwszy gwizdek i zaczynamy spotkanie. Na samym początku staraliśmy się utrzymać piłkę. Teraz Kuba tutaj podaje do X-Flesha. On sobie przyjmuje, poprawia i oddaje znakomite uderzenie na bramkę Gabora. Wynik 1-0. Zobaczcie tego gola na powtórce. No i teraz zobaczcie, co zrobili dziennikarze. Jest po lewej Marcin Pawłowski, wyłożenie piłki 1-1. Krzysztof Marciniak. Dobrze, do środka zastawił się Rafał Maserak. I takim sposobem 2-1 dla dziennikarzy. My oczywiście się nie poddawaliśmy, cały czas staraliśmy się wyrównać teraz X-Flash z dystansu, ale Gabor broni tutaj znakomicie. I niestety, kiedy wszystko szło dobrze, popełniliśmy błąd. Staraliśmy się na spokojnie rozgrywać tą piłkę, no i niestety ona odkoczyła Kubie, ale na nasze szczęście dziennikarze wybaczyli nam ten błąd i oddali strzał niecelny, chociaż teraz ruszając kolejnym atakiem sam na sam, no i znakomicie Dawid broni. I cały czas mamy wynik 2-1 i takim właśnie wynikiem kończy się pierwsza połowa spotkania. Zaczęła się druga połowa spotkania. Dziennikarze od razu wchodzą na najwyższe obroty i Dawid tutaj znakomicie broni. Mają rzut rożny, no i niestety po tym błędzie tracimy bramkę i mamy 3-1 dla dziennikarzy. No starali się rozgrywać piłkę, tutaj poślizgnął się niestety jeden z zawodników dziennikarzy. Haczyk mija Gabora i zdobywa bramkę na 3-2. Mamy gola kontaktowego. Ale później wydarzyło się to. Ruszył Krzysiek Marciniak, kapitalna akcja. Wielkie, wielkie brawa za to, co pokazali teraz dziennikarze sportowi. Takim oto sposobem 4-2 i znowu musieliśmy nadrabiać. Ruszyliśmy z kolejnymi atakami, no ale jak nie idzie, to jest potrzebna pomoc pana sędziego. Odgwizdałem rzut karny. No i teraz Dawid stanie przed znakomitą okazją, aby strzelić gola kontaktowego. Gabor w bramce, bramkarz kontra bramkarz. Dawid oddaje strzał, piłka po rękach Gabora wpada do bramki i mamy 4-3. Ruszamy do odrabiania. Piłkę w środku przejmuje X-Flash. Oczywiście ruszamy tutaj z kontratakiem. X-Flash oddaje strzał i piłka od słupka wychodzi na ok. Była to znakomita okazja. My oczywiście cały czas głowy do góry. Kolejna akcja. X-Flash podaje do Jonkisza. No i niestety jest strata. Dziennikarze wychodzą z kontratakiem, który jest naprawdę bardzo groźny. Podanie na prawą stronę i wynik 5-3. Haczyk trzyma tutaj piłkę po prawej stronie boiska. Zobaczył, że w środku jest niepilnowany X-Flash, który odpala petardę i wynik 5-4. Znakomita bramka X-Flasha dla niego. Łapka w górę się należy. Oczywiście, my się nie poddawaliśmy. Staraliśmy się tutaj nadrobić. Haczyk do Kuby. Kuba tutaj podaje w pole karne. Piłka mija naszych wszystkich zawodników, ale cały czas się nie poddajemy. Dawid Ziobro tutaj przy piłce. No i niestety mamy minimalny błąd i dziennikarze ruszają z kontratakiem. 2-1. Co tutaj się wydarzy? Sam na sam. No i Dawid ratuje nam skórę, ale niestety jest to koniec spotkania. 50. odcinek Płachty Nagród dobiega końca. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawiajcie łapki w górę. No i koniecznie subskrybujcie kanał. Najlepiej to kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole, bo kolejny film już w niedzielę o godzinie 10. Do zobaczenia.